Szymon Bajor, bo w trakcie FEN 32 po swoim zwycięskim pojedynku, powiedz, jak było ciężko z Ednal Oliveira? No ciężko, tak jak powiedziałem, po walce nie walczyłem dawno trzech rund. Moje walki przez ostatnie lata sięgały maksymalnie do drugiej rundy. Tam chyba się pomyliłem, bo ostatnią walkę, gdzie walka skoczyła się w trzeciej rundzie, to była w Rosji na sambo S70 w Soczi i tam walka zakończyła się dopiero w trzeciej rundzie. Tak to kończyły się, tak jak w Japonii, w drugiej rundzie. No i w Polsce pierwsza, druga runda. No. To było takie jakby na nowe doświadczenie, no bo 4 lata minęło i naprawdę cieszymy się wspólnie z trenerami, że ta walka tyle trwała, no bo musimy być gotowi w przyszłości pewnie na 5 rund i fajnie nabrać takiego doświadczenia na nowo. Ednal Oliveira, no, warunki fizyczne ma dobre, natomiast jeżeli chodzi o wagę ciężką, no to tam nie ma muskulatury. Wydawałoby się na rzut pierwszy to, że też nie ma siły. Jak ty czułeś te jego warunki fizyczne i te warunki nie tylko fizyczne, ale też właśnie nie tylko zasięg, ale też siłę? Rozmawiałem z Polakami, którzy toczyli z Ednaldo walkę i powiedzieli, że ma niesamowicie silny chwyt i wysoko trzyma klamrę. Nie wiem, czy trzymał wysoko, ale ten chwyt naprawdę miał bardzo mocno. Odpychałem jego głowę dwoma rękami i ciężko mi było zerwać ten chwyt. Także może nie widać po nim, że nie widać jej muskulatury, ale naprawdę silne ma, nie wiem jak nogi, ale dłonie ma, i ramiona ma bardzo silne, bo ciężko było mi rozerwać ten chwyt. Mieliście go rozpracowanego, w takim razie zapytaj, jakie było założenie na ten pojedynek. No mówi, że 3 rundy raczej w planie nie były, więc jak to się miało skończyć, jak chcieliście to skończyć wy? Mieliśmy wykonać plan. Mieliśmy go wciągnąć troszkę w stójkę, poobijać nogi, żeby nie był na tyle mobilny, bo tak jak było widać w walkach tutaj z Polakami, potrafi przeskakać świetnie w szybkim tempie 3 rundy i nie robi to na nim wrażenia. Moim planem było mu troszkę zepsuć tą mobilność kopnięciami i po prostu po wciągnięciu w stójkę zmęczyć mu troszkę dłonie w klinczu. To niestety nie udało mi się, tym bardziej on mi zmęczył te dłonie. A docelowo obalać, kontrolować, obijać, obalać, kontrolować, dobijać i nie pozwalać mu wstać. I to myślę, że zrealizowałem w 99%, także jesteśmy z trenerami zadowoleni na chwilę obecną. Także to ja to mówię teraz na gorąco, nie wiem jak po analizie walki będzie. Mocno jesteś rozbity? Coś tu oko mi spuchło z lewej strony i czuję to. Resztę nic, dłonie, nogi, wszystko jest w porządku, także miejmy nadzieję, że jutro rano jak się obudzę, to nie będzie większych bólów. Rewanż z Oli Thompsonem to główny cel teraz? Jeszcze troszkę, rozmawiałem z prezesem Pawłem w czwartek, jak przyjechałem, prezes Paweł sugerował tą walkę. Powiedziałem, że nie chcę wybiegać do przodu, siądźmy przy śniadaniu w niedzielę i porozmawiajmy, co dalej ze mną w federacji. I prezes Paweł przyznał mi rację, także jutro przy śniadaniu siadamy, wspólnie rozmawiamy i myślimy, co dalej. Moim celem po prostu jest się rozwijać i toczenie walk nieprzerwanie z mocnymi zawodnikami, żeby się nie zatrzymywać w miejscu, żeby po prostu iść do przodu i realizować swoje marzenia. Czy to będzie Oli Thompson, czy to będzie też inny przeciwnik, ja biorę na klatę i podejmuję rękawice. Dla ciebie co jest w tej chwili ważniejsze? Oli Thompson, pas czy rozwój sportowy? Oczywiście, że rozwój sportowy, pas. Fajnie to jest uhonorowanie mojej kariery, posiadanie pasa Federacji FEN, ale na dłuższą metę chciałbym się po prostu rozwijać i czy to będzie walka już o pas, czy Oli Thompson nie będzie chciał jeszcze na chwilę obecną walczyć, to ja podejmuję rękawice z kimś innym, bo nie chcę się zatrzymywać, jak powiedziałem, chcę walczyć. Czyli rozumiem, że Szymon Bajor jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w swojej karierze. Nie wybieram się na sportową emeryturę. Teraz oczywiście czeka mnie troszkę dłuższa przerwa. Muszę pozaleczać kontuzje, których się nabawiłem już od dłuższego czasu. Także myślę, że najszybciej mój powrót będzie jesień, zima, chyba że się coś zmieni po rozmowie i wcześniej z prezesem. W takim razie gratulujemy, czekamy na powrót. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim kibicom za to, że trzymali się za mnie kciuki i mam nadzieję, że jeszcze dostarczę wam niezapomnianych chwil. Dziękuję bardzo. To będzie.